Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Andrzej Sośnierz, poseł Koła Poselskiego Polskie Sprawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Najlepszego w 2022. Może najlepszego będzie. Dziękuję. Panu też życzę zdrowia przede wszystkim. Tak, dziękuję bardzo. Oczywiście nawzajem. Rok poprzedni kończy się, następny, obecny się zaczyna. Co to właściwie jest? Polska wersja afery Watergate? Po 50 latach dogoniliśmy Amerykę? Czy może NRD? No to rzeczywiście jest tej rangi wydarzenie, tej rangi afera. Ma pan na myśli Pegasusa, tak? Systemem Pegasus podsłuchiwano Romana Giertycha, prokurator Ewę Wrzosek, Krzysztofa Brejzę, wówczas szefa sztabu wyborczego PO. To jak poważna właśnie to jest afera, pańskim zdaniem? No i jeszcze nie wiadomo kogo jeszcze. Inna rzecz, że służby specjalne po to są, żeby robiły różnego rodzaju wywiad i służąc państwu, ostrzegały państwo przed niebezpieczeństwami. Więc to, że coś tam jest tajne, to mnie nie dziwi. Ale w tym przypadku służby nie służyły państwu, tylko konkretnie partii. A to już jest gorsza sprawa, bo no to jak gdyby państwo sprywatyzowane zostało w tym momencie. A przede wszystkim nie państwo, ale służby. Trudno przypuszczać też, o ile oczywiście wszystkie te informacje są prawdziwe, żeby na tej trójce się skończyło. Pamięta pan, co w zeszłym roku mówił o polityce haków w Prawie i Sprawiedliwości? Że zbierano je to na ja mówiłem? No tak, że zbierano na Gowina, zbierano na Mariana Banasia, szefa NIK. Czy innymi słowy, czy według pana spodziewa się pan, że według, że tego typu systemem może inwigilowano również was, pana wtedy, członków też Zjednoczonej Prawicy? Znaczy, nie można wykluczyć, jaka to była długa lista, nie wiemy. Oczywiście te działania wywiadowcze, jak mówię, każdemu państwu są potrzebne, ale państwu, a nie partii. Więc zresztą my się chyba nigdy nie wyzwoliliśmy jeszcze z tego, czy pan też, ja też wielokrotnie czasem mówimy przez telefon, słuchaj, tu nie na telefon, może się spotkamy, prawda? Więc to prawie wszyscy Polacy robią. Czyli tak bardzo ufamy w naszą tutaj, jak gdyby, no, niepodległość, naszą swobodę, że zawsze mówimy, jak trzeba coś powiedzieć poważnego, to nie na telefon. Wierzę, że to po to, żeby się spotkać po prostu, a nie po to, żeby coś ukryć. Natomiast, jak wczoraj pisała Gazeta Wyborcza, nawet zakup tego systemu szpiegowskiego był niezgodny z prawem. I pytanie brzmi tak, co się dzieje w takiej sytuacji, co powinno się dziać w takiej sytuacji w demokratycznym państwie? No ta sprawa oczywiście powinna mieć dalszy ciąg, sprawa powinna być wyjaśniona. Mnie niepokoi jeszcze inna sprawa, że jakaś inna firma Polaków ostrzegła, że lub powiadomiła, że ten system był używany wobec tego czy innej osoby. Czyli nie tylko kwestia, że ktoś tam był podsłuchiwany, ale jeszcze inna firma, inne państwo, bo to chyba z Kanady jest, staje się ta firma, powiadomiła Polaków o tym, że byli podsłuchiwani, konkretne osoby. No tak, tylko a jeszcze inna firma, czyli w tej sytuacji izraelska firma, a jak mówią eksperci, co za tym idzie, również izraelskie służby, mogły mieć wgląd w to, co polskie służby robiły z tym Pegasusem i kogo podsłuchiwały. No, czy to nie jest forma szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu? No to się oczywiście zdarza, bo chyba Angela Merkel też była gdzieś tam podsłuchiwana przez kogoś. I w polityce to można powiedzieć nic nowego na wysokim szczeblu, ale tutaj najbardziej niepokojące jest to, że używa tego oprogramowania do inwigilowania na rzecz interesu partii. I to jest bardzo niepokojące, bo nie na rzecz państwa. Andrzej Sośnierz, poseł Koła Polskie Sprawy, jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Andrzej Sośnierz, poseł Koła Poselskiego Polskie Sprawy. Po raz drugi pana i państwa witamy. Wszystkiego dobrego w roku 2022. Raz jeszcze również rozmawiamy o aferze z oprogramowaniem szpiegującym Pegasus. Czy
tej sprawie, w związku z tym, powinna powstać w Polsce komisja śledcza. No, to jest w ogóle też takie symptomatyczne dla Polski, żeby coś wyjaśnić, odwołujemy się do komisji śledczych sejmowych. No, prokuratura nie widzi powodów, żeby wszczynać postępowanie. Dlatego, że ci, którzy powinni takie rzeczy wyjaśnić, no nie wyjaśniają. Sprawa ma może duży kaliber, bo bardzo duży nawet kaliber, więc rzeczywiście może tutaj jakaś ekstra komisja powinna być, jeśli będzie miała do wszystkiego dostęp. Pytanie się, jak tam pan premier mówi, będzie pytał służb, no to jest trochę śmieszne, bo to wiadomo przecież, że one nigdy nic prawdziwego nie powiedzą. Te doświadczenia również amerykańskie też pokazywały, że i przed tymi komisjami ci funkcjonariusze też tam nieźle nawijali i kłamali. No, Watergate to skończyło się bardzo poważnymi konsekwencjami z Nixonem na czele. Oczywiście, tak. Pańskie koło poprze taki wniosek o komisję śledczą? Oczywiście, że tak. Natomiast no, czy przejdzie, zobaczymy. Sprawa powinna być wyjaśniona, ale to jest głębsza choroba państwa. Jak mówię, państwo no, powinno odzyskać swoją tożsamość i przestać być sprywatyzowane na rzecz pewnej grupy ludzi, którzy nawet mając, gdyby nawet mieli nie wiem jak szlachetne cele, no to jednak do takiego celu nie powinni używać. Zresztą ja jeszcze pamiętam też tą epokę, gdzie rzeczywiście jedna partia, a wszystko w państwie było podporządkowane interesom jednej partii, której też się wydawało, że jest najlepszą w danym momencie dla Polski, że jest tutaj niezbędna, bo inaczej bezpieczeństwo Polski będzie zachwiane, albo pali chodzącą tam uważali, ale tak państwo nie powinno działać. I co mówią o tej sprawie politycy PiS w takich prywatnych rozmowach, nie na telefon? Nie miałem okazji na ten temat mówić, ale myślę, że większości posłowie myślą to samo, co ja mówię, może nie w takich drastycznych tam słowach, natomiast co będzie mówione oficjalnie. No to słyszymy, co jest mówione oficjalnie. Od odbijania piłeczki. Pytanie jest takie, czy członkowie, posłowie Zjednoczonej Prawicy na pewno będą, i pytanie, jak długo trzymać w tej sprawie wspólny front. Wie pan, bo w takiej sytuacji wszyscy się powoli boją, prawda? Więc lepiej schować swoje myśli w łazience przed lustrem, co z tym powiedzieć sobie. Tylko tego, z czym zostali nagrani, czy z konsekwencji całej sprawy? No chyba, że w łazience też były podsłuchy, ale to już nie wiemy. Więc tu zaczyna się takie podwójne życie. Jedno myślimy, drugie mówimy. I nawet już się sami przed sobą boimy przyznać, co my tak naprawdę myślimy. No, witamy w polityce. Witamy w polityce, panie Boże, to tak. No, ja staram się zawsze mówić to, co myślę. Nie zawsze wszystko powiem, co myślę, ale... Przynajmniej część. No dobrze. Tak swoją drogą, wiemy, że Polska nie może korzystać już z tego oprogramowania firmy Pegasus izraelskiej, bo Izrael uznał Polskę za przeproszeniem, autokratyczny reżim i izraelskie firmy nie mogą handlować z Polską ani bronią, ani żadnymi innymi pokrewnymi systemami. To tak a propos pytania o demokratyczne, o to, co powinno dziać się w demokratycznym państwie. No, jak co Izrael uznał, czasem dziwne rzeczy uznaje, więc to ale w tym przypadku nie dziwię się, bo to oprogramowanie miało służyć właśnie ochronie państwa. Przede wszystkim, jak to ogłoszono, że chodzi o terrorystów. Jakiegoś terrorystę złapano w Polsce dzięki... Słyszał pan coś o tym? No, póki co to Roman Giertych jeszcze nie jest terrorystą. No, ale... Organizacja Citizen Lab, która ujawniła to ci Kanadyjczycy, o których pan mówi, no skądś mają również taką wiedzę. Pytałem pana o... czy tak jest, tak jak mówią niektórzy eksperci, że to jest forma, w związku z tym, że izraelskie służby mogły mieć również wgląd w to, co robiły polskie, może to być uznane za formę szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Bardzo niebezpieczne, że w polskim prawie coś takiego to jest zbrodnia. Inne firmy, inne państwa mogą poprzez to, być może nawet wiedzą więcej niż nasi politycy, bo to gdzieś tam w Kanadzie ktoś
wiedział o tym, czego Polacy nie wiedzieli, przynajmniej większość Polaków, i ktoś, ujawniając tę informację, wpływa na sytuację w Polsce. Już pan licho, że w tym przypadku to było może i słuszne zawiadomienie, ale to pokazuje, że różne osoby, różne firmy, różne państwa, różne organizacje mogą wpływać na losy i na sytuację wewnętrzną w państwie. No, gdzie są nasze służby kontrwywiadowcze? One powinny o tym wszystkim, przed tym wszystkim ostrzegać, a nie, że inni ale te służby kontrwywiadowcze, zdaje się, też są zblatowane z tymi służbami wywiadowczymi. Jakie powinny być skutki dla polityków, zwłaszcza, którzy o tej sprawie decydowali, jeśli te potwierdzenia się potwierdzą, albo będzie ich jeszcze więcej? To wszystkie poważne konsekwencje. Ci, co zlecili, nie powinni już mieć możliwości wpływu na bieg wydarzeń, na to samo, do czego, co spowodowali. Także no, to wie pan, minister Kamiński to już raz został skazany właściwie przez sąd za... Ułaskawiony, poczuł się dobrze jest. No i teraz co? Baćcie, że ja tak mówię na Kamińskiego. Może za chwilę ktoś włączy tutaj podsłuch. Mówi, no coś, no teraz ci pokażę. Wszystko się nagrywa przecież. Czy ta afera powinna rozwiązać Sejm i doprowadzić do nowych wyborów? To niekoniecznie. Niekoniecznie? Nie. To przede wszystkim powinny być... Bo jaką mamy gwarancję? Swoją drogą, jak się patrzy na ostatnie wiele lat tak zwanej wolnej Polski, to jedni drugich podsłuchiwali. Istotny jest, i to wszyscy to mają, prawie wszyscy to mają na sumieniu. I ważne, to jest takie stanowisko, że jak my podsłuchujemy, no to jest fajnie. Jak nas podsłuchują, to jest źle. W zależności od tego, kto w tej chwili jest my, a kto jest oni. Więc tu jedna i druga strona. Dać te same narzędzia tym, którzy już też w Polsce rządzili, tym opozycyjnym niektórym partiom, no to właściwie co się zmieni? Teraz to oni będą podsłuchiwać. Próbuję zrozumieć pański stok myślenia. To co, wyjaśnienie afery, potem wybory, czy wybory po to, żeby wyjaśnić aferę? Nie, to wymaga dużo głębszej reformy służb specjalnych w Polsce i ostatecznego ustalenia, czy one służą państwu, czy partiom. Bo jak będzie inna partia i je też zostanie, to one znów na innej partii będą się wysługiwały. I to niczego nie uzdrowi, tylko się zamieni jednych na drugich. Czy to wymaga reformy państwa i służb w tym państwie? Czy jednym z wniosków tej afery jest, czy jeden z wniosków jest taki, że poprzednie wybory parlamentarne można uznać za sfałszowane? Nie, sfałszowane nie były, natomiast... Jeśli w trakcie kampanii wielokrotnie włamywano się do szefa sztabu wyborczego opozycyjnej partii, czy to dowodzi, no wiem, nie, równych szans w wyborach? Jest tutaj niewłaściwe. No po prostu wpływano w jakiś sposób dzięki wiedzy, którą posiadano, ale czy druga strona jakiejś na wiedzy nie posiadała, też trudno powiedzieć. Więc jak mówię, bardziej to wymaga... No ale jakiej wiedzy? Znaczy co? No i co planują w danym momencie? To trochę się różni, mimo wszystko. Jakiego newsa jutro opublikują, a my się musimy do tego przygotować, żebyśmy byli odporni na ten, żebyśmy nie działali zaskoczenia, tylko będziemy już przygotowani i taki odpór damy, że tam aż oczy nie wyjdą. Nie? Mamy tu małe biuro bukmacherskie. Kiedy te wybory się odbędą? Moim zdaniem... W terminie będą przyspieszone w tym roku, wiosną, latem, jesienią, zimą. Raczej w terminie. Gorzej, w terminie? Tak, 2023? Chyba tak jednak. Chyba tak, chociaż zanosiło się na to inaczej. Zobaczymy. To wszystko... Prawo i Sprawiedliwość podobno jakieś billboardy kupiło na maj. Ciekawe. No. Ciekawa historia. No, zawsze trzeba być ubezpieczonym na różne może sytuacje. Jakaś kampania rządowa. Ale najgorsze jest to, że scena polityczna nie budzi nadziei. U mnie osobiście też. Że no cóż z tego, że zamienimy się kielkę na kijek. Aktualna scena polityczna jest zepsuta, zrobaczywiała. I no nie wiem,
tylko tak się cieszyć, zmiana dla zmiany, to mała radość. Ja wolałbym, żeby państwo było silne, uzdrowione i funkcjonowały w nim. Nie tylko kwestie podsłuchów, ale przecież w różnych dziedzinach to metody rządzenia, haki, o których mówiliśmy, różne groźby, różne przekupstwa, no korupcja, która się szerzy na dużą skalę, na niebywałą skalę. Fundusz Sprawiedliwości, który to jest horror po prostu, jak się czytało ten raport NIK-u. No to ma pan Fundusz Sprawiedliwości, Pegasus właśnie. To z tych pieniędzy. Takie operacje się wykonuje, ale na rzecz państwa i oczywiście nim się nie chwali. Też zresztą to chyba spartaczyli, no bo w końcu ten i ów w końcu się dorwał do tych papierów, które powinny być tak tajne, że nikt tego nie rozwikła. Teraz COVID jeszcze. Czy pan zmienił zdanie w sprawie strategii czy polityki rządu w sprawie epidemii? No, z czasem wiemy coraz więcej o tej epidemii. Więcej też jest zakażeń. Powiedzieć... 6 tysięcy dziennie. I pytanie, kto właściwie prowadzi tę politykę w rządzie? Ja od samego początku mówiłem, że powinien być powołany pełnomocnik, który będzie tą całą sprawą koordynował. Myśmy właściwie nigdy z epidemią nie walczyli. Gorszy problem jest ten, że dużo nadziei pokładaliśmy w szczepionkach. Okazało się, że szczepionki jednak nie są tak skuteczne. Odporność, nie tylko szczepionki, ale i przechorowanie, nie gwarantuje, że można zachorować drugi raz i że można niestety nadal roznosić epidemię. Czy to ten przechorowany, czy to jest jedna kolosalna różnica. Mimo wszystko to jest kwestia umieralności, kwestia zgonu. Oczywiście. To jest chyba wystarczający argument. To jest argument oczywiście jednoznaczny, ale chodzi o to, że żeby wytłumić epidemię, ja o to mam na myśli, żeby ją ograniczyć, żeby jej nie było, można powiedzieć, to narzędzie do tego nie służy. To służy do zabezpieczenia obywatela, żeby był bezpieczniejszy i żeby miał mniejszą szansę albo większą nadzieję, że przechoruje lekko i że przeżyje. No i żeby szpitale nie zatykały się. Natomiast te osoby nadal mogą, tak, te osoby nadal mogą zarażać, więc tutaj jestem w tej chwili, bo zmieniłem zdanie, no na podstawie, no trzeba się uczyć mimo wszystko, tam niektóre zwierzęta albo nie zmieniają zdania, ja czasem zmieniam. Więc nie uważam, żeby obowiązek szczepień był tutaj wskazany, bo to nie zmieni niczego w walce z epidemią. No jak to niczego nie zmieni? No będzie mniej trupów po prostu. Tak, ale one będą i to będzie trwało rok, dwa, już dwa lata się z tym męczymy i ciągle ludzie umierają. Chodzi o to, żeby przestali umierać, a do tego, żeby się nie zakażali. I od samego początku wielokrotnie o tym mówiłem, że trzeba mieć system wyłapywania osób chorych lub zakażających w danym momencie, a my go nie mamy. My jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc na świecie w zakresie dostępności do testów. Co to za diabeł wymyślił takie trudności i ograniczenia w dostępie? I dlatego my nic nie wiemy. Jeżeli danego dnia zmarło 700 osób, to znaczy, że 2 tygodnie wcześniej, 3 tygodnie wcześniej zachorowało prawdopodobnie 70-80 tysięcy osób. Ile myśmy wykryli najwięcej? Chyba 25 tysięcy. To znaczy, że 50 tysięcy osób chodziło po społeczeństwie i nadal zarażało, bo myśmy ich w ogóle nie wyłapali. Nie mamy systemu identyfikowania zakażonego, on sam o tym nie wie. No i dzięki temu ta epidemia u nas idzie po prostu swoim życiem. Tak byśmy w ogóle nic nie robili. Szkoda być może w ogóle tych pieniędzy i ograniczeń, bo epidemia się w Polsce panoszy mniej więcej tak, jakby w sposób naturalny nic się nie działo. Pytałem o to, kto podejmuje decyzje w rządzie, bo wczoraj rano minister Niedzielski zapowiadał nowe restrykcje, tak a propos. Środę lub piątek. Kilka godzin później okazało się, że rząd żadnych restrykcji jednak nie planuje. Nie no, nowych rządzie restrykcji jest teraz wielka, a szczególnie w Ministerstwie Zdrowia, wielka potrzeba wypowiadania różnych myśli, które w tej chwili do głowy przyszły i zanim się zastanowią, już je wypowiedzą. Potem na drugi dzień inne myśli pojawiają się i znów są ogłaszane. To jest w ogóle żenujące. Stąd Polacy przestali ufać rządowi i po prostu też swoją logiką się kierując robią to lub tamto. Czasami jeszcze ktoś wierzy rządowi, ale w większości po prostu robią
zrobić swoje, bo rząd utracił w tym zakresie zaufanie, mnożąc sprzeczne informacje, sprzeczne decyzje. Czytałem ostatnio, chyba Wirtualna Polska zrobiła 10 najbardziej absurdalnych obostrzeń, zakazów ery COVID-u. No, powiem panu, prawo pierwszego kieliszka, zamknięcie lasów i jeszcze parę innych. No, lasy to było rzeczywiście ciężko, osiągnięcie, tak. Ciężko było czytać to na poważnie. Natomiast... Ja mówiłem, że tam być może pracuje w ministerstwie ten Teodor Hoffman, co pisał różne bajki i on wymyślał kiedyś nazwiska dla Polaków, więc może tam... Był kiedyś taki generator też, generator covidowych właśnie takich restrykcji. Też całkiem zabawny, choć to oczywiście czarny humor. Natomiast... No, czasem się trzeba... Panie pośle, 10... No tak, to tyle nam zostało. 10 stycznia uczniowie wrócą do szkół, czy nie? Powinni? Znaczy, powinni wrócić. Ta epidemia, ona, jak mówię, sama sobie faluje i to widać na całym świecie. Ale powinni, bo niezależnie od tego, czy wrócą, czy nie, to się nic nie zmieni? Bo ta epidemia już, ta fala epidemii już wygasa. Natomiast za drzwiami mamy tego omikrona, który prawdopodobnie znów nas tutaj zwali z nóg, ale w tej chwili rzeczywiście ta fala opada. Poza tym my już wykształcili, niektóre kraje zarządziły powtórzenie danego roku szkolnego. My powoli kształcimy, no nie powiem jakiegoś tam drastycznego słowa, ale takie niedokształcone. Niedługo będziemy pytać, a kiedy ty chodziłeś do szkoły? W czasie COVID-u. A to ty się nadajesz tam, weź miotło i pozamiataj. Więc to jest poziom kształcenia zdalnego jest niestety bardzo, bardzo niski i to ma nie tylko konsekwencje, jeśli chodzi o wiedzę, ale również o zachowania społeczne, więc bardzo niedobry. No, skutki społeczne to jeszcze nawet pewnie nie zdajemy sobie sprawy, jakie będą, ale pytałem też o to, kto odpowiada za walkę z epidemią, bo wie pan, ponad miesiąc temu minister Niedzielski zapowiadał obowiązkowe szczepienia dla kilku grup zawodowych, w tym nauczycieli, pamięta pan? Tak. To słusznie? Ja w tej chwili już powiedziałem wcześniej, jestem przeciwko obowiązkowi szczepień, bo one nie są narzędziem walki z epidemią. To byłoby potrzebne. Ale mniej osób umiera, to jak można być przeciwnikiem w takiej sytuacji czegoś takiego? No tak, ale ten obowiązek, którego niektórzy nie potrzebują, a przed niczym nas niestety zaszczepienie spowoduje, że będziemy lżej chorować i mamy większą szansę. To nie jest kapitał? Tak, to jest kapitał, ale jeżeli ktoś chce być samobójcą, to niech sobie będzie. Natomiast w tym przypadku, natomiast to nie wytłumi epidemii. Epidemię trzeba tłumić zupełnie inaczej. Tak czy inaczej, minister Niedzielski mówi, że chciałby, żeby nauczyciele mieli obowiązek szczepień, ale minister Czarnek z kolei ma inne zdanie i właściwie to nic w tej sprawie nie wiadomo. Czy będzie, czy nie będzie obowiązku od 1 marca. I dlatego właśnie był potrzebny pełnomocnik, bo pełnomocnik mógłby wydawać polecenia różnym ministrom. Teraz mamy takie, no, w takiej sytuacji, kiedy trzeba skoordynować działania wojska, policji, medyków, nauczycieli, to trzeba pełnomocnika. Panie, jakie miałby ten pełnomocnik pełnomocnictwa właśnie i jak silne byłyby to pełnomocnictwa, jeżeli minister zdrowia, który właściwie odpowiada, no, jest najważniejszym człowiekiem dzisiaj w rządzie, jak widać, wpływ na kształtowanie tej polityki ma mocno ograniczony. No tak, bo takie ma uprawnienie. On nie może wydać polecenia ministrowi edukacji. Na przykład. Właśnie. I dlatego powinien być pełnomocnik rządu, który może już wtedy temu ministrowi powiedzieć i to wszyscy róbcie. Wtedy jest koordynacja. Myśmy tego nie zrobili. Trudno sobie wyobrazić, żeby w takiej randze ktokolwiek był w stanie kierować tą polityką. No jakby tam jakiegoś takiego postawili, no co by tylko słuchał, co w PR-ze dzisiaj słychać, albo co trzeba tam, no to byłoby być może jeszcze gorzej, bo pytanie, czy mamy w ogóle dobiera się w tej chwili na stanowiska osoby, które przede wszystkim są posłuszne. To jest inny. Panie Boże, na koniec jeszcze jeden pomysł ministra Niedzielskiego. Co pan sądzi o zapowiadanej przez ministra zdrowia właśnie Agencji Rozwoju Szpitalnictwa? No to jest utworzenie nowego układu zamkniętego. Korupcyjnego układu. Korupcyjnego układu zamkniętego? Tak, i to mówię z pełną odpowiedzialnością. Ja już wykazywałem, na czym polega ten. Będzie zamknięta kasta, grupa, która będzie zarządzała miliardami złotych. I to po swoim uważaniu. A kto się sprzeciwi, będzie odwoływany, będzie komisarz, będzie grupa dyrektorów
takich komisarycznych, jak gdyby, którzy będą w razie potrzeby gdzieś tam interweniowali. Wszystko w jednym ręku, swoją drogą, to będzie oznaczało też centralizację szpitali, zarządzania szpitalami, a w tej chwili najbardziej zadłużone są szpitale podlegające bezpośrednio ministrowi, czyli właśnie temu, który chce teraz zarządzać wszystkim. To już można sobie wyobrazić, co to będzie, kiedy ta agencja powstanie. Ale układ jest korupcyjny, będzie dawał dużo radości tym, którzy tam będą pracowali, bo będą zamawiali 20 tomografów dla innych szpitali, będą zamawiali usługi, na przykład cateringowe lub usługi schroniarskie dla szpitali. Przesyłają, że tak jest taniej po prostu. No tak, ale dużo radości daje tym, którzy taki sprzętek rozstrzygają. Panie proszę, to klucz jest, moje pytanie też dotyczy słów Niedzielskiego, który mówi, że to ma być fundamentalna reforma szpitalnictwa. Ja myślałem, że takową była na przykład, takową było utworzenie sieci szpitali. Nie, to utworzenie sieci też nie było żadną fundamentalną. Była tylko jedna fundamentalna. Także ona ze sobą nie bardzo współgra jedna z drugą. Mało. To jest, zresztą niestety mówiłem, że to jest do niczego i to oczywiście to jest do niczego. A to drugie, co ma tym zastąpić, też jest złe. To jest bardzo złe, bo to jeszcze jest korupcyjne. Proszę sobie zapisać, po kilku latach funkcjonowania, jeśli ta agencja będzie, zostanie ona rozwiązana w atmosferze skandalu, będzie być może komisja śledcza, jak funkcjonowała Agencja Rozwoju Szpitali. Tu ma pan jak amen w pacierzu zapisane. Zapisujemy, proszę państwa. Andrzej Sośnierz, poseł Koła Poselskiego Polskie Sprawy, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Do zobaczenia i do usłyszenia.